W roku bieżącym do dyspozycji na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych kwota, którą będziemy dysponowali, wzrasta. Wzrasta o 18%, wzrasta do kwoty ponad 4 milionów złotych. To jest jedna informacja. Z jednej strony można się cieszyć, z drugiej, jeżeli wpływają większe środki na ten cel, to znaczy, że pracodawcy nie organizują dobrze miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ponieważ te środki pochodzą ze składek pracodawców związanych z ograniczaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ale fakt jest taki, że dla województwa polskiego z algorytmu więcej otrzymujemy środków o 18%. Ale też zadania, które mamy do wykonania, przypomnę, pierwsze zadanie to jest dofinansowanie działających zakładów aktywności zawodowej. I tutaj decyzją już ministerstwa została podwyższona kwota dofinansowania do jednego miejsca osoby zatrudnianej w ZAZ-ie. Dotychczas do końca roku 2018 była to kwota 18,5 tysiąca złotych do jednego etatu, do jednego miejsca. W tej chwili jest to kwota 22 tysięcy złotych do jednego miejsca w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Skutkiem tego wzrastają oczywiście wydatki na ten cel w dwóch działających na terenie województwa polskiego ZAZ-ach. Jeden to jest Branice, drugi to jest Opole, prowadzony przez Państwa Jednorogów. W związku z tym, że w roku bieżącym także spłynęły, ponieważ tych środków realizuje się także zadania służące poprawie warunków dostępności do obiektów publicznych, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, pokonywania barier architektonicznych. Spłynęło w tym roku wyjątkowo dużo wniosków i na podstawie analizy tych wniosków i podtrzymania tej decyzji o potrzebie wykonywania takich prac, na dofinansowanie tych robót budowlanych będziemy musieli wydatkować kwotę 857 tysięcy złotych. To wynika z preliminarzu złożonego przez jednostki, które są uprawnione do występowania o inwestycje związane z pokonywaniem barier. Są to windy, są to podjazdy, są to toalety, są to warunki pobytu dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym po odjęciu tych kwot pozostaje nam kwota 778 tysięcy złotych, którą proponujemy przeznaczyć na wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym. To są konkursy na wszelkiego rodzaju inicjatywy, działalności, które służą integracji środowiska osób niepełnosprawnych, zaangażowania osób niepełnosprawnych, rehabilitacji społecznej i zawodowej szeroko rozumianej. No tutaj niestety ta kwota, którą w tym roku będziemy na ten cel dysponować, jest znacząco niższa niż ta, która w roku ubiegłym była, bo w roku ubiegłym to była kwota, przypomnę, ponad 1 300 000 złotych. W tym roku to będzie kwota nieco więcej niż 50% tych środków. Ale pozostają trwałe elementy w postaci właśnie inwestycji w obiektach, które służyć mają poprawie warunków pobytowych dla osób niepełnosprawnych. Tak wygląda, jeśli chodzi o ten podział. Wczoraj Komisja Zdrowia jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ten projekt takiego podziału środków. Dzisiaj mam nadzieję, że Sejmik również do tego się w ten sposób odniesie i będziemy mogli podjąć dalsze działania dotyczące już zawierania konkretnych umów i ogłoszenia postępowań konkursowych na wykorzystanie tych środków przez organizacje pozarządowe w naszym województwie.